Ze mną Ernest Kisiel, gwiazda klubu Dragon Starachowice, tak można powiedzieć. Jak się czujesz? W porządku, czuję się bardzo dobrze. Zbliża się Twój debiut zawodowy już w przyszły piątek. No i właśnie, emocje już są. Czujesz jakiś stres związany z taką ważną walką? Jeszcze nie, staram się o tym nie myśleć na razie, tylko się przygotowuję do tej walki. Został mi jeszcze tydzień, także to jeszcze trochę kilogramów do zbicia i to tyle. Jak zwykle, bo co nie przyjadę przed jakąś imprezą, to Ernest Kisiel opatulony po same uszy, zbija wagę. Masz ogólnie problemy, żeby zrobić swój limit? Nie, nie mam Czy problemów. mało, czy wiesz, czy mało profesjonalnie, nie wiem, najpierw jesz do oporu, a później się budzisz, że jednak trzeba zrobić wagę i kurczak ryż. No niestety tak jest. No, przesypiam ten moment, gdzie trzeba wjechać z dietą i po prostu jem na umór. Dobra, to już teraz o przeciwniku, o Gali. Znasz tego swojego rywala chyba doskonale, to jest kolega z kadry, sparowaliście z nim, to teraz powiedz, czy czymś cię w ogóle on może zaskoczyć, a jeżeli cię może zaskoczyć, to czym? Szczerze powiedziawszy, no nie wiem, czy mnie może zaskoczyć. Jest to wszechstronny zawodnik, dynamiczny przede wszystkim, ma podobny styl do mnie. Także mam nadzieję, że to będzie wyrównana i godna uwagi walka. Ja sam się o to postaram. Co, życzę mu powodzenia. A właśnie, jaki macie, znaczy jak zapytam się, jaki macie plan na walkę, to nie powiesz. Inaczej, czym będziesz górował w tym pojedynku? Postaram się wciągnąć go w swoją walkę. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Plan taktyczny macie już z trenerem Jasińskim obrany? Gdzieś tam już były jakieś zarysy, no ale nie mogę zdradzać. Domyślam się. A słuchaj, powiedz mi, ten ostatni tydzień to już luzujecie? Już jest taki typowo luźny, nie wiem, szybkość właśnie, żeby zbić trochę tych kilogramów? Jak to wygląda? Dokładnie tak jak mówisz, teraz rozluźniamy się. Czy rozluźniam się, robię szybkość, zbijam wagę z te zbędne kilogramy, które mi zostały i to tyle. I ostatnie 3 dni to myślę będzie na regenerację. Co mi możesz powiedzieć o sparingach? Sparowałeś tu w Dragonie, czy jeździłeś do Warszawy, czy może jeszcze gdzieś indziej? Nie, lokalnie. Lokalnie jeszcze trochę jeździliśmy do Skarżyska. Ale zadowolony jesteś z tych sparingów? Mniej więcej. Mniej czy więcej? Więcej. Więcej, dobra. Powiedz mi, co to w ogóle będzie za gala? Ile tam jest pojedynków? Dużo, dużo się ogólnie, nie wiem, to będzie duża jakaś impreza? Jest to druga gala organizowana przez klub Legion Głogów. Co do ilości pojedynków, nie jestem pewien, nie, jakoś nie zagłębiałem się w to bardziej. Mimo wszystko można się spodziewać dobrych pojedynków. Gala będzie organizowana przez jednego z trenerów kadrowych, także poziom będzie wysoki. Wystąpisz w walce wieczoru? Jest to chyba 10. walka, więc raczej nie. Dobra. Czy Ernest Kisiel już na dobre wróci, na dobre zacznie swoją przygodę z zawodowcem? Czy to jest tak, jak wiesz, rozmawiałem chwilę temu z Robertem i on mówił, że chce spróbować swoich sił właśnie w zawodowstwie, ale będzie również tutaj startował w imprezach typu, nie wiem, Mistrzostwa Polski. Czy Ernest Kisiel przechodzi na dobre na zawodowstwo, czy również to jest taki jednorazowy wyskok i dalej będziesz jeździł na Mistrzostwa Polski, na Puchar Polski? Oczywiście dalej będę startował amatorsko, ponieważ jest to wielki zapas doświadczeń. Każdy zawodnik jest inny zawodowo, no to stacza się może 3-4 pojedynki rocznie. Jeszcze to zależy, czy promotorzy będą chcieli mnie wziąć, prawda? A druga sprawa jest taka, że tak jak mówiłem, amatorsko to cały czas jest doświadczenie, bite walki, nabijane. Każdy zawodnik jest inny, nie da się przewidzieć. To jest, jeden może być lepszy, drugi słabszy, tu może mieć dobrą prawą nogę, drugi może mieć lewą, lepszą rękę. Także tu jest naprawdę, żeby przejść na zawodowstwo, to trzeba mieć ogromny zapaś doświadczenia amatorskiego. Jak na razie, tak jak mówię, to wchodzę dopiero w zawodowstwo.
Czujesz się tutaj w Starachowicach, w Dragonie, taki numer jeden? Troszeczkę. Skromny chłopak. Nie no, no kurczę, nie wiem. Wytniemy to. Wytniemy. Nie, nic nie będziemy wycinać. Nie no, słuchaj, no bo taka jest prawda, że masz na swoim koncie, tak naprawdę, inaczej powiem, gdzie Ernest Kisiel nie pojedzie, tam przywiezie złoto. No nie zawsze tak jest, no ciężko na to pracuję, nie zawsze udaje mi się wygrywać, przywieźć ten najwyższy stopień podium, no ale często też się zdarza, że wychodzę zwycięsko. I na pewno twoim dużym, na duży plus jest psychika, mocna psychika, bo ja pamiętam, jak rozmawiałem na kilkadziesiąt godzin przed twoim wyjazdem do Kartuz, wtedy przed Mistrzostwa Polski były chyba w Kiklajcie, tak? Dobrze pamiętam. I wtedy ciążyła na tobie presja, bo rok temu, czy dwa lata temu, nie wiem, wygrałeś. I trener Jasiński powiedział wprost, ja ten chłopak zdobędzie złoto, pokażę, na co go stać. I faktycznie tak było, także ty pokazałeś, że masz naprawdę mocną głowę. No, zrobiłem, co do mnie należy, ale nie porównujmy tutaj Kiklajtu do Oriental Rules, to jest w ogóle inna bajka. Tu Kiklajt, nie mówię, że jest to zła formuła czy coś w tym stylu, po prostu nie jest ona w pełnym kontakcie. Kiklajt traktuję jako przetarcie przed walkami ringowymi, jest to swego rodzaju złapanie dystansu, świeżości, tego bycia, chodzenia, pracy nóg. Dobra, Ernest, ja już się dłużej nie zatrzymuję. No życzę ci powodzenia w nadchodzącej walce. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać.